Ten, kto nie popełnia błędów, nic nie robi, jak brzmi znane przysłowie. W 2022 roku rynki finansowe rzucały kamieniami w Fed za błędne prognozy w kwestii przejściowej wysokiej inflacji, ale w 2023 mogą już obwiniać tylko siebie. No jak na razie ani krzywa dochodowości, ani ceny złota nie były w stanie poprawnie przewidzieć recesji. Bynajmniej tak to wszyscy interpretują. I o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku, by na końcu stworzyć plan na handel na eurodolarze i złocie na ten tydzień. Odnośnie krzywej dochodowości już omawialiśmy w sumie nawet tydzień temu bodajże, kiedy tak naprawdę, w którym momencie występowały kryzysy po przecięciu się właśnie tych linii. Więc w kwestii tego wskaźnika, no jeszcze wszystko przed nami, jak pamiętacie. Nie można powiedzieć, że przestał on działać. Z kolei złoto, cóż, no ten błąd kosztował odwrócenie trendu wzrostowego. Złoto zaczęto postrzegać jako zwiastuna katastrof w 1971 roku, kiedy właśnie zostało oderwane od dolara amerykańskiego, a system z Bretton Woods dobiegł końca. Wkrótce potem PKB w USA spadło, a po recesji nastąpiła stagflacja. No, złoto stało się wtedy wskaźnikiem stanu światowej gospodarki. Nawet obecnie nadal reaguje na dynamikę realnych rentowności obligacji i makrostatystyk z USA, które to na przykład teraz w czerwcu stabilnie się umocniły. Po dobrych danych o zatrudnieniu, sprzedaży detalicznej i wydatkach konsumpcyjnych nastąpił najszybszy wzrost sprzedaży domów od prawie roku. Wyższe niż oczekiwano zamówienia na dobra trwałego użytku, wzrost zaufania konsumentów do najwyższych poziomów od początku 2022 roku i rewizja PKB za pierwszy kwartał do 2%. No, nic dziwnego, że indeks niespodzianek gospodarczych w USA wzrósł do najwyższego poziomu od 2021 roku. Rynki namieszały i oni o tym wiedzą. No ale na tym historia się pewnie nie skończy. Bo tu problem nie polega na błędnych prognozach recesji, ani na oczekiwaniu na głębi ton Fedu. Problem polega na tym, że mimo właśnie całej tej zagmatwanej sytuacji, inwestorzy wciąż wątpią w te dwie podwyżki stóp federalnych do 5,75 na tych ostatnich dwóch posiedzeniach FOMC w tym roku. No i właśnie sami widzicie, że nawet prawdopodobieństwo 36% nie wygląda jakoś super zachęcająco. Choć no, ta wartość ma jeszcze pole do wzrostu, no a pewnie w ślad za nią pójdą dolar wraz z rentownościami amerykańskich obligacji. No i teraz możemy się zastanawiać, czy w takim wypadku recesji nie będzie? I tu cóż, no, pewnie będzie, ale nie tak szybko, jak przewidują rynki finansowe, jak przewidywały, przepraszam, rynki finansowe w pierwszej połowie tego roku. To znowu Credit Suisse podniósł ten sam temat, który powiedziałem przed sekundą, że moment odwrócenia krzywej dochodowości nie ma znaczenia, liczy się to, kiedy krzywa powróci do obszaru dodatniego, ponieważ właśnie wtedy następuje recesja. Więc kierując się tą obserwacją, nie mamy co czekać na spadek PKB przed 2026 rokiem, a idąc dalej, jeśli recesja jest tak daleko, to złoto też może długo pozostawać w niełasce. Dlatego też prawdopodobnie mamy do czynienia ze zmianą trendu na XAUUSD z wzrostowego na spadkowy, potwierdzony stabilnym wzrostem rentowności obligacji i stabilnym dolarem. I niewiele się zmieni, dopóki rynek pracy w USA nie zacznie się ochładzać, a inflacja spadnie do docelowego punktu 2%. A według Powella stanie się to nie wcześniej niż w 2021. Tym samym otwarcie krótkich pozycji na złocie po cenie 1599 można uznać za dobrą decyzję w tym kontekście makro. Następnie co można robić, to jedynie dodawać do pozycji na każdej korekcie z celami na poziomach 1842 i 1792. I to by było na tyle w kwestii złota. Teraz przejdźmy sobie do euro, ponieważ no, polityka pieniężna banków centralnych jest uzależniona od napływających danych, jak to cały czas tutaj omawiamy. A kurs euro-dolara skacze w górę i w dół po publikacji danych o inflacji w USA i strefie euro. No, oba nie spełniły prognoz ekspertów Bloomberga i w rezultacie no, EDEC najpierw załamał się do pierwszego z dwóch celów określonych, które żeśmy określali w poprzednich analizach, a następnie wzrósł znowu powyżej 1,09. No i to może być dopiero początek, bo spadek euro w reakcji na spowolnienie cen konsumpcyjnych w strefie z 6,1 do 5,5 w maju wyglądał no, dosyć naturalnie, prawda? Więc właśnie zarówno ten pełny CPI, jak i bazowy wskaźnik
były poniżej szacunków. No jednak ten ostatni, właśnie bazowy, nadal utrzymuje się na podwyższonym poziomie. To pewne CPI zresztą też, ale właśnie to eliminuje wątpliwości, myślę, co do podwyżki stóp EBC w lipcu. A kwestia wrześniowej pauzy pozostaje jeszcze otwarta, bo jak cały czas rozmawiamy, kwestia danych, jakie napłyną do tego czasu. A w USA spowolnienie PCE do 3,8 najniższego poziomu od 2 lat zniechęciło właśnie niedźwiedzie na eurodolarze. No właśnie ponadto, no jest to właśnie preferowany wskaźnik przez Fed, a wykazał on najmniejszy wzrost od lipca 2022, co sugeruje, że rajd euro na koniec dnia wynikał z wyjścia z shortów. A kalendarz ekonomiczny na tego pierwszego tygodnia lipca daje dolarowi więcej byczych czynników. Inwestorzy oczekują jastrzębich sygnałów po publikacji protokołu, czyli tak zwanych minutek z posiedzenia FOMC. I tu, no jeśli Fed zdecyduje się wstrzymać, ale przewiduje jeszcze 2 podwyżki 100% funduszy federalnych w 2023, potrzebuje on jasnych wskazówek na następne posiedzenie. Więc z pewnością znajdą się one w protokole spotkania. Dlatego tym razem myślę, że warto podwójnie skupić się podczas czytania tego protokołu. A no dodatkowo właśnie musimy pamiętać, że jeszcze mamy NFP i to liczba miejsc pracy poza rolnictwem w USA przekroczyła prognozy ekspertów Bloomberga w ostatnich 14 miesiącach. W rezultacie wskaźnik wzrósł ogólnie, czyli do kupy o 1,6 miliona w okresie styczeń-maj, a co wskazuje na siłę rynku pracy. I stanowi właśnie też wyzwanie dla Fedu. Jeśli firmy aktywnie zatrudniają, nawet gdy wydatki korporacyjne rosną, recesja jest jeszcze daleko, ponieważ jak wiemy, te największe firmy mają bardzo solidne marże, więc mimo wszystko są w stanie przetrwać taki okres. A w czerwcu zatrudnienie ma wzrosnąć, prognoza jest o 200 tysięcy, bezrobocie spaść z 3,7 do 3,6, a przeciętne płace wzrosnąć o 0,3% miesiąc do miesiąca. No, liczby są zbliżone do wcześniejszych prognoz i jeśli tym razem faktycznie dane je przekroczą, no trend spadkowy na euro-dolarze nabierze rozpędu. I w oczekiwaniu na publikację protokołu z czerwcowego posiedzenia FOMC, EDEC może się konsolidować w przedziale 1,097, a jeśli cena przebije poziomy oporu 0,92-0,93, będzie dalej rosnąć. A w międzyczasie, gdy to nie nastąpi, shorty po każdym podjeździe ceny powinny być tutaj dobrym rozwiązaniem. I to tyle z mojej strony w dniu dzisiejszym. Dzięki wielkie za uwagę i do następnego.